Dzień dobry, 28 dzień sierpnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień szczególny, niedziela, jednocześnie proszę Państwa 186 dzień wojny w Eurazji, 186 dzień wojny na, czy też w Ukrainie, 186 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj. I 186 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś komentarz i pozostawiam na tym kanale. Proszę Państwa, dziś niedziela, więc część refleksyjna dla ludzi o mocnych nerwach. To będzie część refleksyjna, więc kto nie jest zainteresowany albo nie czuje się na siłach, no to wysłuchanie, nie czuje się na siłach do wysłuchania tych subiektywnych refleksji, to powinien przesunąć początek. Później pola bitewne Ukrainy, trochę gospodarka światowa i wydarzenia z Polski, ale w tej części refleksyjnej będzie o Tajwanie, będzie o wypowiedzi Zdzisława Kresmodemskiego, będzie o papieżu, proszę Państwa, będzie o Campus Polska i będzie, o tutaj może być pewna niespodzianka, o Bonie Sforze. Ale zanim to nastąpi, proszę Państwa, no to tradycyjnie chciałbym podziękować wszystkim wspierającym z całego świata i z całej Polski, bo to dzięki Wam możliwa jest ta egzystencja tej cyfrowej siczy, takiego miejsca, gdzie możemy jakby z dala od powagi realu i mainstreamu, trochę właśnie w formule geopolitycznego stand-upu komentować współczesne wydarzenia. Proszę Państwa, nie będę ukrywał, że się rozkręcam. Jestem gotów na te 50 lat do końca wojny, jej lub mojego, każdego dnia, dopóki będzie taka możliwość dla Państwa te wydarzenia we współczesnym świecie, Europie i Polsce komentować. Państwo powołaliście mnie do tej roli, za to wielkie dzięki, proszę Państwa. I tutaj może jaka pierwsza refleksja, już przechodzę z tej części refleksyjnej. Uczyni się to w kraju, no, który może już biedny nie jest, ale na pewno nie ma takich tradycji, żeby tworzyć czy też wspierać tego typu komentatorów, publicznych komentatorów. To jest zupełnie nowe zjawisko w kraju, który właściwie do tej pory był krajem biednym i nie miał takiego zwyczaju. I daliście mi Państwo najcenniejszą rzecz, jaką można dać komentatorowi, daliście mi wolność. To daliście mi wolność, daliście mi swobodę. Wiem, że to jest może mało konfucjańskie, ale proszę Państwa, dzisiaj są takie czasy, że wszystko się zmienia i to jest też, podkreślam tutaj ten paradoks, że to jest ta niespodzianka, że dzieje się to w kraju, w którym nie ma takich tradycji, że zawsze gdzieś był jakiś sponsor, jakiś mecenas, gdzie, no nie wiem, intelektualista może pobierać, czy komentator pobierać, starać się jakieś granty, istnieć w systemie grantowym, albo być jakimś po prostu utrwalaczem, żołnierzem, zwłaszcza w tej części Europy, żołnierzem jakiejś sprawy. A tu Państwo zaprzeczyliście temu schematowi. Powołaliście mnie do roli takiego niezależnego komentatora, to są te ostatnie miesiące i za to wielkie dzięki, proszę Państwa. To taka pierwsza refleksja. Druga, proszę Państwa, to taka... chyba nadużywam już to, proszę Państwa, bo zarzucacie mi to Państwo często w swoich komentarzach, ale druga refleksja to taka, że znowu gorąco wokół Tajwanu. Pojawiły się tam amerykańskie okręty wojenne w cieśninie tajwańskiej. Chińczycy oczywiście będą to uznawać za prowokację. Amerykanie już mówią, że bagatelizują tą sprawę. Mówią, że to są rutynowe ćwiczenia. Tam się pojawiły chyba, zdaje się, dwa te okręty. Do tego jeszcze okręty pojawili się Kanadyjczycy i chyba Brytyjczycy. Całkowicie mówią, że to jest rutyna, no i że to jest dowód na swobodę żeglugi na Indo-Pacyfiku. I do tego, proszę Państwa, tak na to jest po raz pierwszy, odkąd pojawiła się na Tajwanie Nancy Pelosi, ale oprócz niej były jeszcze dwie inne wizyty amerykańskich przedstawicieli. Teraz mamy do czynienia z senatorką ze Stanów Zjednoczonych, która też złożyła wizytę w czwartek, zdaje się, na Tajwanie. No i tutaj oficjele wypowiadający się, amerykańscy wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformowali w sobotę, że to krążowniki Chancellorsville i Antietam. To akurat niewiele mi znane, te krążowniki, bo nie znam się na marynarce wojennej, przeprowadzają operację, która wciąż trwa. I tego typu operacje trwają zwykle od 8 do 12 godzin i są ściśle monitorowane przez
chińskie wojsko, w ostatnich latach amerykańskie okręty wojenne, okazjonalnie także z takich krajów jak Wielka Brytania i Kanada. Czyli nie tym razem, ale bywały, zdarzały się takie sytuacje, że dołączali Brytyjczycy i Kanadyjczycy, rutynowo przechodziły przez Cieśninę, wywołując oczywiście irytację władz w Pekinie. No jak to skomentować, proszę Państwa? No, podtrzymuję swoje tezy wygłaszane w ostatnich tygodniach, które idą w poprzek, proszę Państwa, szkoły geopolitycznej Franka Dolasa i CK Deserterów, która mówi, że mamy do czynienia z prężeniem muskołów, że to nic poważnego, że ludzie normalnie sobie zajadają szaszłyki i nic się nie dzieje. No uważam, że jesteśmy najdalej jak to możliwe w drabinie w sekwencji eskalacyjnej. Nigdy nie byliśmy tak daleko jak do tej pory. I podtrzymuję tę tezę. I to oznacza, że może zdarzyć się jakaś bardziej po stronie Pekinu, jakaś pomyłka i wchodzimy na wyższy szczebel. I mamy jakieś regularne starcia kinetyczne w tamtym regionie. To po pierwsze, po drugie, jeśli nie to, no to mamy dalszy i tutaj będzie bardzo ważne, jak zareagują inne kraje, bo to, że Unia Europejska będzie za, nawet przeciw, to tego się właściwie spodziewam, będą być może kolejne wizyty przedstawicieli Unii Europejskiej, być może parlamentarzystów jakichś krajów Unii, na pewno Litwa mocno poprze sprawę jakby Stanów Zjednoczonych, czy też jakby tą interpretację tego, co jest rutyną, co jest normą, jakby co jest status quo. No, ale co będzie poza Litwą i czy jeżeli będą inne kraje, które pójdą tą drogą, na przykład będzie coraz więcej tych wizyt na Tajwanie oficjalnych przedstawicieli innych państw i instytucji, no to wówczas mamy do czynienia z taką pełzającą niepodległością Tajwanu. Czyli de facto wszyscy mówią, że to jest rutyna, że nic się nie dzieje, że istnieje polityka jednych Chin, ale ona zaczyna istnieć tylko na papierze. I będą wtedy, będzie musiał zareagować Pekin na to, no ale to znowu prawdopodobnie ten scenariusz pierwszy, czy ten scenariusz eskalacji jakiegoś starcia wojennego. No w każdym razie, proszę Państwa, to oznacza, że bardzo trudno będzie zachować dotychczasowe status quo. I to jest jakby refleksja numer dwa, już można powiedzieć. Pierwsza była osobista, druga dotyczyła Tajwanu. No i proszę Państwa, trzecia refleksja dotyczy słów profesora Zdzisława Krasnodębskiego, to jest ta wypowiedź o tym, że Zachód może być większym zagrożeniem. On powiedział, że większym zagrożeniem dla naszej suwerenności, chyba tak dokładnie to brzmiało, niż Wschód. Zresztą to jest pewna tradycja w polskim myśleniu, że jego zdaniem Wschód no to jest agresywny, jest prymitywny, jest brutalny. Trzeba tam zgromadzić jakąś liczbę hajmarsów i można się bronić. No pytanie oczywiście, jakim kosztem, bo Ukraińców to będzie kosztować trochę czasu, no i oczywiście trochę ludzi zginie przy okazji, ja już nie mówię o zniszczeniach i straconym czasie, no ale w tym sensie, no tutaj można powiedzieć, że ten Wschód jest uważany za taki prymitywny, barbarzyński, brutalny, dosyć prosty, natomiast Zachód bardziej wyrafinowany, tak to brzmiało w wypowiedzi Zdzisława Krasnodębskiego, którą Państwo możecie przeczytać. Ja postaram się zostawić link, no ale to jest wypowiedź, która zrobiła jakąś zawrotną karierę w ostatnich tygodniach i bez trudu znajdziecie ją w internecie. No i tutaj na Twitterze zarzucano mi, że niezbyt wiernie ją interpretowałem, znaczy, że to Zachód jest tym zagrożeniem. No dysponując ograniczoną liczbą znaków na Twitterze, to nie zawsze mogę dopisać słowo suwerenność, no ale zaznaczam, że jeżeli jest zagrożeniem dla suwerenności, to już nie może być nic bardziej groźnego niż utrata suwerenności dla państwa, tak? Czy też to, że to państwo znika, przestaje być suwerenne. No to jeśli jest zagrożeniem Zachód dla suwerenności większym nawet niż Wschód, przez to, że jest bardziej wyrafinowany, ma więcej do zaoferowania, potrafi bardziej wciągnąć, jest atrakcyjny, no to jest niebezpieczeństwo chyba jeszcze największe, jakie może być. Przynajmniej tak interpretuję słowa Zdzisława Krasnodębskiego. No i proszę Państwa, ale o czym chciałem powiedzieć? Bo było to bardzo szczere, jest takie stwierdzenie, bardzo bezpośrednie, niespotykane właściwie w ustach polityka często, być może dlatego, że Zdzisław Krasnodębski takim politykiem do końca nie jest, jest politykiem intelektualistą, więc bardziej to może było jego refleksja niż taka wypowiedź, do której przyzwyczaili nas politycy. Chociaż proszę Państwa,
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak no megalomańsko. W końcu jednak Zdzisław Krasnodębski też jest politykiem bardzo skutecznym. Został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego i no byłoby to trochę... Trochę niezręczne, gdyby ktoś taki jak Radek Pyfel mówił, że Zdzisławowi Krasnodębskiemu się wyrwało i że nie wypowiadał się jak polityk, skoro tym politykiem jest i jakieś tam sukcesy jednak w tej polityce osiągnął. No inna sprawa, że tego typu wypowiedzi od razu zaczynają być nadinterpretowane. I proszę Państwa, sam jestem autorem wielu takich wypowiedzi, które są kompletnie nierozumiane. Tylko że ja politykiem nie jestem i mogę sobie na to pozwolić. Myślę, że tak było właśnie z tą wypowiedzią, która w dużej mierze właśnie zrozumiana nie została albo nie mogła zostać zrozumiana, bo po prostu już przekracza możliwości percepcyjne takim obiegu publicznym. No ale proszę Państwa, dlaczego jest to wypowiedź, uważam, taka szczera? Dlatego, że z tego nawet konserwatywnego punktu widzenia, to mam wrażenie, że wielu takich przedstawicieli tak zwanego polskiego konserwatyzmu mydli oczy, albo się łudzi, że ten Zachód to jest taki Zachód jak w XX wieku, w czasach Ronalda Reagana, czy tak jak my sobie to wyobrażamy, że można być Zachodem bez zaakceptowania tego pakietu liberalnych wartości, czyli bez gender, bez LGBT, bez pakietu jakby bez neutralności klimatycznej. No nie można. No jeżeli chcesz być dzisiaj Zachodem, no to musisz akceptować te wartości. I tu wydaje mi się, że Zdzisław Krasnodębski jakby zupełnie szczerze mówi o tym, że to jest niemożliwe, że jeżeli nie chcemy tego zaakceptować, to w tym momencie to jest zagrożenie. Jeżeli on definiuje tą tożsamość, która odrzuca przynajmniej te trzy rzeczy, no to Zachód staje się wtedy zagrożeniem. No więc w tym sensie jest to szczera wypowiedź. To nie jest jakieś kluczenie, że można być Zachodem i tego nie akceptować. On jako konserwatysta czuje się zagrożony i mówi o tym wprost. Inna sprawa, proszę Państwa, jak reagują inni polscy konserwatyści, no to jest głośna sprawa w ostatnich tygodniach, że wysyłają swoje dzieci na uczelnie, no te zachodnie właśnie, czy liberalne, chwaląc się dyplomami tych uczelni i tak dalej, więc proszę Państwa, no z jednej strony no, mówią o tym, że Zachód jest złem, że mamy być alternatywą, jakby, no ale z drugiej strony chyba w to nie wierzą, no, że ta alternatywa tutaj jest zbudowana, albo że zostanie zbudowana, albo nie traktują tego poważnie po prostu. No więc jeżeli ten Zachód jest zagrożeniem i traktujemy to poważnie, no to ja rozumiem, że przynajmniej ci, którzy są konserwatystami, no to starają się budować tutaj jakieś uczelnie na miejscu i tu wysyłają swoje dzieci, no bo wierzą w to, co mówią, no a tu okazuje się, że jest jakaś troszeczkę rozbieżność między tymi dwoma sferami. No inna sprawa, tutaj też muszę Państwu powiedzieć, że rozmawiałem kiedyś na ten temat z przedstawicielami elit singapurskich, miałem taką okazję i tam była bardzo ciekawa sytuacja, bo tam rodziny, które wysyłały swoje dzieci na studia do Anglii, czyli tej byłej metropolii, do Londynu, czy do Wielkiej Brytanii w ogóle, do tutaj jeszcze to jest ten aspekt kolonialny, no to były byłej metropolii, no to były traktowani z ostracyzmem. To znaczy po prostu te miejscowe elity za główny cel sobie postawiły zatrzymanie tych młodych, zdolnych ludzi, żeby właśnie oni stamtąd nie wyjeżdżali, a ci te rodziny, które się decydowały ich wysyłać, były objęte powszechnym ostracyzmem. No ja oczywiście tego nie pochwalam, może to jest zła metoda, ale przynajmniej konsekwentna w pewien sposób. To było jedno z głównych założeń, że musimy stworzyć takie warunki, żeby zatrzymać najmądrzejszych ludzi u siebie. Przecież w Polsce jest na odwrót. No, mówi się tam jako retorykę właśnie, że tu walczymy z Zachodem, on jest zagrożeniem, po czym wysyła się, a nawet się dofinansowuje, proszę Państwa, wyjazdy tych ludzi, żeby oni wyjechali z Polski, żeby opuścili, żeby jakby ich intelekt pracował poza Polską. I to jest naszym celem. No tego Azjaci pewnie nie zrozumieją nigdy, ludzie czy to w Singapurze, czy w Chinach. No proszę Państwa, więc no jest to, Polska bywa krajem paradoksalnym. I teraz powstaje kolejne pytanie, proszę Państwa, jest refleksja numer 4 teraz. Jaki mamy wybór, proszę Państwa, no bo jako Polska, co się tutaj wydarzy w najbliższych
proszę Państwa, kilku latach, bo po ogłoszeniu zakończenia planu Morawieckiego, no, który niektórzy twierdzą się w ogóle nie rozpoczął, a już został odwołany, po odwołaniu planu Morawieckiego wygląda na to, że Azja nam odjechała. No nie będziemy drugimi Chinami, zresztą no, umówmy się, Chiny to jest kraj specyficzny, nie będziemy Koreą Południową. Azja ma swoje marki, brandy, nowoczesne technologie, zupełnie inne miejsce w światowym łańcuchu dostaw. To już, proszę Państwa, jest historia. No więc jaki wybór? Albo cesarstwo europejskie, to francusko-niemieckie, którego staniemy się częścią i zostaniemy do niego jakby przyłączeni, no albo jakaś mieszanina Węgier i Ameryki Łacińskiej. No nie wiem, co jeszcze może być, jeżeli nie cesarstwo europejskie, jeżeli nie przyłączenie się do Unii Europejskiej, proszę Państwa. Takie silniejsza integracja, czyli więcej Europy. Właśnie wydaje mi się, że jakaś mieszanina Węgier i Ameryki Łacińskiej chyba, no bo nie Azja, bo Azja już, tak jak mówimy, jest historią. Chociaż może Państwo jeszcze wierzą, że stworzymy elektryczne samochody, będziemy w jakichś branżach światowych liczyć się, będziemy innowacyjni, będziemy przodować. No raczej nie, raczej będziemy wysyłać zdolnych inżynierów, którzy może oglądają ten kanał, gdzieś po prostu w inne miejsca, żebyśmy się nawet zrzucać na to, żeby stąd wyjechali. No nie wiem, no może Izrael, no część jeszcze mówi, że możemy być Izraelem, ale no jakbyśmy mieli tym Izraelem być, to byśmy się nim stali w ostatnich 3 dekadach. Jeżeli nie było woli politycznej, żeby się stać Izraelem, a Izrael jednak pokazał, jak to można zrobić w dużo bardziej, proszę Państwa, niesprzyjającym otoczeniu geopolitycznym. No to jest znacznie gorszym niż Polska ma. My tak narzekamy, jesteśmy tacy biedni, pokrzywdzeni, że jesteśmy takimi ofiarami. No ale Izrael wyciągnął wnioski. No, Państwa, no, ja mówię tutaj tylko o skuteczności, tak? Nie, może niekoniecznie tam, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jest kraj sukcesu, tak? Wymyślił pewną koncepcję polityczną i w znacznie gorszym otoczeniu geopolitycznym mu się to udało zrobić. Więc ja uważam, że gdybyśmy mieli to zrobić, już dawno byśmy to zrobili, a skoro nie zrobiliśmy, to być może nie jesteśmy do tego zdolni. No niektórzy mówią, że to będzie Białoruś, że Polska będzie Białorusią, no ale to taki wytrych propagandowy, że zmierzamy w stronę wschodu. Tutaj jest straszna ignorancja i straszne takie poczucie wyższości, że ten wschód to jest właśnie wszystko, co najgorsze i że zmierzamy właśnie na Białoruś. Bardzo lekceważenie, bardzo tego nie lubię, nie odpowiada mi ten język i ta retoryka. Nie traktuję tego poważnie, bo to jest tylko taki PR-owy wytrych, który się jakby podoba Polakom, proszę Państwa. No i teraz po tych słowach Zdzisława Krasnodębskiego wygląda na to, proszę Państwa, że ta koncepcja o tym, że Zachód jest dla nas zagrożeniem, czy że jest wyzwaniem, czy też że jest zagrożeniem dla naszej suwerenności, że ona jest przemyślana, że to nie są, proszę Państwa, jakieś luźno rzucane gdzieś tam refleksje w studiu telewizyjnym, bo, ale jakaś może bardziej nawet skoordynowana akcja. I w tym sensie wpisują się w to bardzo odważne, moim zdaniem, słowa również marszałka Marka Kuchcińskiego, który mówi o tym, że sojusz Polski i Węgier nie jest zagrożony. Więc już wyzywamy w Polsce Viktora Orbana od zwolenników Władimira Putina, pomocników, sojuszników, jest najgorsza obelga w polskiej kulturze politycznej. A tymczasem Marek Kuchciński, no już no, marszałkiem Sejmu nie jest, ale jest były marszałkiem Sejmu, no ale jednak mówi, no są sprawy, które łączą nie tylko Polskę i Węgry, ale które są strategiczne dla przyszłości naszych krajów. To troska o to, abyśmy umocnili swoją suwerenność i niepodległość, współpracując wzajemnie i broniąc się, uwaga, przed imperialistycznymi działaniami ze wschodu, ale także przed ekspansją zachodu. To powiedział na zamku w Krasiczynie były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, odnosząc się w ten sposób do postawy Węgier wobec ekspansji Rosji na Ukrainę. Czyli on nie potępił Viktora Orbana, nie potępił Węgier. Uznał, że Węgry wciąż mogą być sojusznikiem przeciwko Zachodowi, jakby, że teraz to ten Zachód staje się największym wyzwaniem, a nie Wschód, więc widać wyraźnie, że te słowa Zdzisława Krasnodębskiego nie były jakąś luźną refleksją rzuconą w studiu telewizyjnym, ale że są inne wypowiedzi, które są wygłaszane w innych miejscach, które idą dokładnie w tym samym duchu, czyli tu jakby w sprawie Rosji mamy inne spojrzenie z Węgrami, ale w sprawie Zachodu mamy wspólne. No, zobaczymy, proszę Państwa, jak to będzie wyglądać. I teraz artykuł ministra Rała w opozycyjnej rosyjskiej gazecie The Moscow Times, proszę Państwa, ja przeczytam te słowa. Wolność i równość narodów to jedyna obrona przed groźbą imperializmu, pisze minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Rosyjska agresja na Ukrainie zakończyła epokę zdominowaną
przez przekonanie po traumatycznych doświadczeniach XX wieku, że kolejna wojna europejska na dużą skalę jest niemożliwa, a wszystkie narody łączy pragnienie pokoju. W dramatyczny sposób przekonaliśmy się, że imperializm jest nie tylko kategorią historyczną, ale także siłą napędową i destrukcyjną współczesnego świata, dotykającą choć w różnym stopniu nas wszystkich. Okazało się, że ignorowanie imperialistycznych ambicji, skłonności czy tylko przyzwyczajeń, a próbowanie idei myślenia i działania w kategoriach stref wpływu, rozumienie historycznych praw czy ekonomicznych interesów wielkich państw nie zdoła pogodzić imperializmu z wolnym światem. No dobrze, to tutaj pojawia się pytanie, to co przez te ostatnie 30 lat myśmy zrobili, bo to jest takie teraz krytyka końca historii. No akurat może minister Rau nie jest jakąś taką postacią, która utrwalała czy umacniała to przekonanie o końcu historii, ale ja pamiętam te czasy, proszę Państwa, 1989-2020 powiedzmy, i tam po prostu no, nie można było zakwestionować tego, że historia się skończyła, że będą, że jeszcze się będzie dużo dziać. No, nie było w ogóle chęci. Dzisiaj osoby, które wtedy zamykały oczy, uszy i usta, może tak jak te małpki, to dzisiaj no, często mówią, że te czasy dobiegły końca. No to czemu wtedy tak nie mówiły, a dzisiaj tak mówią? No dobrze, i te wszystkie słowa, proszę Państwa, paradoksalnie, które tutaj przeczytałem, to one nie dotyczą Rosji, tak jak Państwo myślicie. One dotyczą Niemiec. Minister Raff pisał o Niemczech, że to one właśnie tutaj, to jest ten imperializm niemiecki jako kategoria historyczna, ale także siła napędowa i destrukcyjna współczesnego świata, dotykająca choć w różnym stopniu nas wszystkich. To nie chodziło o Rosję, to chodziło o Niemcy. No więc mamy do czynienia, proszę Państwa, ze spójną wizją. No oczywiście wszystko zależy od tego, jak to się w Polsce jeszcze potoczy, ale no jeśli... Wydaje mi się, że to jest już prosta sprawa. No jeżeli PiS przegrywa wybory, wchodzimy do Cesarstwa Europejskiego na wiele lat, akceptujemy wartości liberalne. Jeżeli PiS, który chyba no w tych sondażach i w ogóle cała ta sytuacja jest coraz trudniejsza, jeżeli PiS tych wyborów nie wygra, no to wtedy, a jeżeli wygra, przepraszam, bo jeżeli nie wygra, no to wiadomo, ale jeżeli wygra, no to, to właśnie pytanie, co to będzie pomiędzy Rosją a Niemcami, co to ma być właśnie, czy to będzie mieszanina Węgier i Ameryki Łacińskiej, czy Izraela, no odrzucamy to w Białoruś, no bo to, no to, to są takie chwytliwe hasła PR-owe. No i co to będzie, proszę Państwa, bo Azja, tak jak już mówiłem, chyba odjechała. No dobra, piąta refleksja, proszę Państwa, Campus Polska. Obejrzałem, no bo zainteresowany tym, co to może być właśnie, jak to może wyglądać. I tutaj paradoksalnie, proszę Państwa, debata Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. I powiem szczerze, że jeżeli to będzie Szymon Hołownia, który dzisiaj jestem junior partnerem, jestem słabszy w obozie liberalnym, ale gdyby to był on, gdyby on nadawał główny ton, to ja nie jestem tak przekonany, czy to będzie Cesarstwo Europejskie, bo Rafał Trzaskowski jest spójny w tych swoich poglądach. Akceptujemy związki partnerskie, LGBT, neutralność klimatyczną i właściwie to oznacza więcej Europy, integrację europejską jeszcze w większym stopniu i jesteśmy częścią wielkiego państwa europejskiego, przynajmniej jesteśmy troublemakerem, nie sprawiamy kłopotów. Natomiast Szymon Hołownia, mam wrażenie, że tutaj on używa tego bardziej jako tej europejskości, ale bardziej jako takiego właśnie elementu wizerunkowego. Po prostu to jest fajne, to jest modne, to jest w jakiś tam sposób ważne chyba dla jego wyborców, elektoratów, że oni chcą czuć się nowocześni, otwarci, europejscy. Ale czy to będzie oznaczało, przełoży się akurat na taką formułę, na taką koncepcję polityczną, to tego, proszę Państwa, nie wiem. No a teraz zadaję sobie kolejne pytanie. Czy Polska może być Zachodem, czy w ogóle można być Zachodem? Nie dotyczy to Polski, dotyczy to również Słowacji, Litwy, wielu innych krajów Europy Środkowej. Czy można być tak naprawdę Zachodem, jedynie akceptując wartości liberalne, to znaczy LGBT, gender, proszę Państwa, no, neutralność klimatyczną, wszystkie te takie rzeczy, które dzisiaj są ważne dla Europy Zachodniej, kiedy nie ma się własnych technologii, własnego kapitału, no jednak ta część kontynentu przeszła inną drogę, jest na innym poziomie też, takim powiedziałbym,
akumulacji kapitału po prostu. I czy o tym, czy ktoś jest Zachodem, decyduje to, że on akceptuje i przyjmuje te wartości liberalne, czy to, czy jego pozycja jakby w światowym łańcuchu dostaw. To jest coś, co być może to rozstrzygniemy właśnie w Polsce, może się przekonamy o tym, czy zaczniemy się przekonywać już za kilkanaście miesięcy. I teraz bardzo ciekawa sprawa, bo jednak oglądając ten kampus i tą debatę, zauważyłem, że, proszę Państwa, wisi w powietrzu coś bardzo moim zdaniem istotnego. To wisi w powietrzu konflikt pokoleniowy, dlatego że porażka PiS-u oznacza totalną zmianę w Polsce, dużo głębszą niż do tej pory jakieś takie zmiany władzy dokonywały, bo teraz mam wrażenie, że wszystko jest ustawiane pod tych najstarszych wyborców, którzy, tak też arytmetyka wyborcza wskazuje, są bardzo dużą grupą i w dużej mierze decydują o wyniku wyborów. I teraz jeśli wygrałby obóz liberalny, no to oznacza, które jednak bardzo silna jest tam ta tożsamość europejska, czy właściwie to są już bezdyskusyjne wartości, o których mówiłem, te wartości liberalne. I w ogóle ich w żaden sposób jakby kręcą zupełnie inne rzeczy, tak powiem krótko, niż jakieś właśnie to starsze pokolenie. I wtedy mamy konflikt, proszę Państwa, no dziady, nie wiem, tacy starsi ludzie, powiedzmy, dziadersiś mówi się, i ci młodzi ludzie. I to jest konflikt pokoleniowy, który wisi w powietrzu, bo dzisiaj wszystko jest, mam wrażenie, ustawiane, telewizja chociażby Jacka Kurskiego. Ja tego od razu mówię, że ja tego nie krytykuję, ja to mówię tylko, że to jest pewna strategia polityczna, zresztą była skuteczna przez długi czas. Zobaczymy, czy nadal taka się okaże. I to jest ustawiane pod tych najstarszych ludzi. No to będzie już zupełnie co innego. To będzie, bo to młode pokolenie jest zupełnie inne. Jest bardzo... No i to jest inna tożsamość, powiedziałbym zupełnie nawet. No i to będzie bardzo ciekawe, że to nie tyle będzie konflikt PiS-PO, to będzie konflikt po prostu pokoleniowy. Czas pokaże, proszę Państwa. No i teraz tak, czy wschód, czy zachód jest tym zagrożeniem? To jest szósta refleksja, szóste pytanie, proszę Państwa. No ja myślę, że raczej my sami jesteśmy dla siebie zagrożeniem, a raczej nasze wyobrażenia o świecie, ich konfrontacja z rzeczywistością, bo jeśli już rozpatrujemy to w kontekście jakichś geograficznych kierunków, to uważam, że największym wyzwaniem, nie zagrożeniem, ale wyzwaniem jest właśnie, proszę Państwa, globalne południe, a może nawet nie południe, a świat pozaeuropejski, bo po prostu kompletnie nie rozumiemy, że dzisiaj świat to nie jest wschód i zachód. No dlatego tak rozpaczliwie, moim zdaniem, poszukujemy tego schematu zimnowojennego, jakichś dwóch bloków i tak dalej, a tych mocarstw jest więcej, są Indie, świat pozaeuropejski tu odgrywa istotną rolę. I on nie jest jakimś tam tłem, tak jakby w czasie zimnej wojny. To jest już dużo bardziej podmiotowy dzisiaj. Jest tam wielu graczy, które absolutnie nie są tłem dla tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, czy też nawet rosyjsko-chińsko-amerykańskiej, czy też zachodu i wschodu, gdybyśmy chcieli znowu tak to widzieć. I tutaj, proszę Państwa, uważam, że papież w tym sensie, papież Franciszek, jest wielkim wyzwaniem intelektualnym dla Polski i takim, które warto przepracować. Uważam, że to może być bardzo na korzyść, dlatego że on reprezentuje instytucję, która była nam bardzo blisko, wrosła w nasze DNA i my nie możemy uwierzyć, że on zachowuje się i głosi to, co głosi. To jest po prostu olbrzymi szok. Ale proszę Państwa, poczytajmy historię kraju globalnego południa, chociaż poczytajmy historię Argentyny, żeby to zrozumieć, że to po prostu są inne perspektywy. My chcemy, tutaj bardzo dziękuję za komentarz panu, księdzu Wiokaremu, nie zdążyłem podziękować pisemnie, ale jeszcze to zrobię, który właśnie napisał bardzo ciekawą rzecz, że w Polsce oczekujemy, że każdy papież, każdy kolejny będzie taki jak Jan Paweł II, że nawet jak był Benedykt XVI, to też było niedobrze, chociaż on był bardzo konserwatywnym takim papieżem, czy bardziej, powiedzmy, w pewnych kwestiach radykalnym od Jana Pawła II, a teraz ten papież prezentuje inną perspektywę. Jesteśmy wściekli, jesteśmy sfrustrowani, proszę Państwa, jesteśmy intelektualnie bezradni i uważamy, że papież Franciszek jest, to cytuję komentarze z Twittera,
że jest współpracownikiem KGB, proszę Państwa, albo że KGB ma na niego jakieś materiały i on chodzi na pasku Putina, jest ruską onucą, jest pomocnikiem Putina, co jak podkreślam, to jest najgorsza obelga w polskiej kulturze politycznej. A jeżeli już, no to jest antychrystem po prostu, bo nie można wygłosić takich poglądów. No tak się składa, proszę Państwa, że 2/3 świata dzisiaj, no nie wiem, czy 2/3, bo tego nie policzyłem, zaraz może znowu ktoś się będzie doczepiał, że 3/4 albo 58%, ale ponad połowa krajów w ONZ-cie, prześledźcie Państwo z głosowania, jak oni głosują w tych rezolucjach antyrosyjskich. Ja nie twierdzę, że słusznie. Tylko takie są fakty. Trzeba tych ludzi przekonać. Co myśmy robili w ostatnich 3 dekadach? Zamykaliśmy ambasady w Ameryce, w Azji, bo uważaliśmy, że tam się świat skończył. No nie skończył się. I to jest największe wyzwanie, bo jeżeli tak to ma wyglądać, że będziemy biegać z gitarami we wszystkich kierunkach i na tych gitarach wyśpiewywać jakieś piosenki i wyzywać potem papieża Franciszka, że jest antychrystem albo współpracownikiem KGB, to jest, proszę Państwa, największe zagrożenie. I zagrożenie, w jakim znaleźliśmy się teraz, ja mówię, jeżeli chcemy być intelektualnie niepodlegli, tak? Intelektualnie niepodlegli, bo tam, że tam będzie jakaś polska flaga, to ona będzie. Będzie tam hymn i wszyscy będą płakać przy mazurku Dąbrowskiego, to ja to rozumiem, to będzie. To zagrożenie jest teraz takie, że z jednej strony jest liberalizm, ten zachodni, a z drugiej strony jest neokonserwatyzm, proszę Państwa, w stylu Donalda Rumsfelda z 2004 roku. To jest ta strefa zgniotu między liberalizmem zachodnim, który jest że wtedy jest, po prostu jesteśmy imitacyjni, jakby trochę bez kontekstu. To jest moje subiektywne opinie teraz. Trochę bez kontekstu. Oni doszli do tego w wyniku pewnej logiki, a my to ściągamy jakby do zupełnie innego społeczeństwa, jakby pomijając pewną przepracowanie pewnych rzeczy, które jakby te społeczeństwa doprowadziły do tego. To jest taka czysta imitacja. A z drugiej strony inna imitacja, czyli konserwatyzm 2004 roku Donalda Rumsfelda, czy neokonserwatyzm, no w czasach już zupełnie innych. No jest 2022 rok. No to proszę Państwa, no moim zdaniem to rodzi frustrację. To jest, mamy problem sami ze sobą. To rodzi frustrację, rodzi agresję, a często rodzi też poczucie moralnej wyższości właśnie z tego powodu, że nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. A teraz mamy do tego globalne południe, proszę Państwa, które będzie odgrywać coraz istotniejszą rolę, także w Kościele. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, proszę Państwa. I ostatnia, siódma refleksja to Bona Sforza w Italii. Proszę Państwa, byłem w Bari, tam jest Bazylika Świętego Mikołaja, spoczęła tam za ołtarzem głównym właśnie Bona Sforza, tam jest jej grobowiec. No niezwykle zasłużona kobieta w historii Polski. Myślę, że druga taka królowa, która tak bardzo zasłużyła się w Polsce, pierwszą była Jadwiga Węgierska, później kanonizowana, ale także Bona Sforza, żona króla Zygmunta Starego, która przybyła do nas z południowych Włoch, proszę Państwa, i jej zasługi były ogromne. Nie wiem, jakby Polska współcześnie wyglądała, gdyby nie ona, bo wywarła olbrzymi wpływ na polski renesans, architekturę, sztukę, język, proszę Państwa, także, tak? I kuchnię też, kuchnię, no, chociażby ta tak zwana włoszczyzna i te wszystkie warzywa, które przywiozła Bona Sforza. Więc bardzo zasłużona dla Polski, nie tylko Polski, również Litwy, no, bo pamiętajmy, że to nie była Polska w tamtym czasie, tylko Rzeczpospolita, co najmniej dwojga narodów. I no i proszę Państwa, nie ma tam żadnych akcentów polskich, ani w tej bazylice, ani na tym placu. Przeciętny turysta się o tym praktycznie nie dowie, może przeczyta coś w przewodniku, ale niczego takiego polskiego w tej bazylice Świętego Mikołaja w Bari, ani na placu nie ma. Natomiast tutaj Państwa zaskoczę, jest ciekawie, bo na placu dominuje ufundowany przez Władimira Putina taka figura Świętego Mikołaja w bizantyjskim stylu. On jest tam, no, tak ustylizowany, takiego duchownego, greckiego, bizantyjskiego, prawosławnego. I to jest może na pewien sposób nawet i autentyczne, bo tam w południowych Włoszech mieszały się te wpływy, przez długi czas te wpływy, no, bizantyjskie, greckie i łacińskie, rzymskie. W tamtych czasach to było dużo bardziej płynne, niż to się stało później. Już po czasach Świętego Mikołaja, no ale w każdym razie Władimir Putin ten pomnik, tą statuę, tą figurę Świętego Mikołaja na tym placu umieścił, a wraz z nim taką tablicę pamiątkową, gdzie mówi o różnych tradycjach i o przyjaźni między narodami. I proszę Państwa,
To jest 10-0. To jest 10-0 w dyplomacji historycznej, kulturalnej dla Putina. Dlatego, że przez 19 lat, on to umieścił w 2003 roku, nikt z Polski nie zareagował. Nie zareagował. Mamy jakieś różnego rodzaju organizacje, które walczą z tak zwaną dezinformacją, doczepiają się jakiś, że ktoś coś, jakiegoś tweeta napisał niewłaściwego, że ktoś popiera Rosję, że popiera Putina. Doczepiają się, proszę Państwa, każdy głos krytyczny wobec Unii Europejskiej, chociażby tak jak teraz Zdzisława Krasnodębskiego, chociaż on może, bo on jest profesorem i był wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, to jemu może, to jemu jeszcze jakoś to ujdzie na sucho. Ale tak poza tym, to każde tego typu wypowiedzi, gdyby ktoś inny to powiedział, są piętnowane, że to jest dezinformacja, że to jest walka, że to jest narracja państw totalitarnych, autorytarnych i tak dalej. Ale w sprawie Bony Sforcy nic nie robią, proszę Państwa, nic nie robią. A Władimir Putin okazuje się, że robi. On jakby to rozumie. Już w 2003 roku, proszę Państwa, zaznacza, na tym placu jesteśmy. A Polacy, no nie ma Polaków, jakby nie reagują. No, widać wyraźnie, że są zajęci czymś innym. Nie wiem, zwalczaniem sami siebie albo szukaniem współpracowników Putina we własnych szeregach, bo nie reagują po prostu. Nie, jakby nie rozumieją tego. Że, i tutaj jakby Putin, dyplomacja rosyjska zawłaszcza ten plac, proszę Państwa, stawia tą figurę bizantyjską, tak, tego świętego Mikołaja. Postaci, która jest bardzo przecież też silnie zakorzeniona w zachodnim chrześcijaństwie. Wcale ona nie jest tak blisko związana z Rosją prawosławną i tym trzecim Rzymem, jak Bona Sforza była, proszę Państwa, związana z Polską. I nie tylko z Polską, przez kawał historii Europy, tak, bo to jest Polska, Litwa i osoba, która, no, co prawda skonfliktowała się później z Zygmuntem Augustem, 8 lat do siebie się nie odzywali, po tych 8 latach ona do tego Bari wróciła i tam zmarła, podobno otruta przez Habsburgów, ale to jest kawał historii Europy, proszę Państwa, że z południa Europy, właśnie z Włoch, z Italii, ktoś jedzie na północ, na Litwę, do Wielkiego Księstwa, do Korony Polskiej, do Krakowa i tam wykonuje taką pracę i taka jest... Tak silne są te związki później między różnymi regionami Europy. To można by fantastycznie pokazać, ale na to było 19 lat i tego nikt nie zrobił. Ani rząd SLD, proszę Państwa, ani rządy później, które się zmieniły. Nikt tego nie zrobił. Nie wiem, bał się, nie miał możliwości takich, uznał, że się nie uda, że nie ma sensu, że się nie opłaca. Nie wiem. No, w każdym razie, proszę Państwa, efekt jest taki, że Putin stawia tamtą statuę. Ona dominuje, no natomiast Polacy są gdzieś nie na tej stronie, nie w tym miejscu. Not on the same page, jak to mówi takie anglosaskie stwierdzenie, nie na tej samej stronie, no gdzieś indziej, tak jak uczeń zapytany gdzieś przez nauczyciela, co na ten temat myśli, a on rozmyśla o czymś innym akurat teraz. No tak to, proszę Państwa, wychodzi. No to prawdopodobnie skończy się tym jak zawsze, że jeżeli zwrócicie Państwo uwagę, zostajecie oskarżeni o to, że jesteście ruskimi onucami, bo nie wolno takich rzeczy na to zwracać uwagi, tylko rosyjskie onuce sieją, proszę Państwa, tutaj jakąś... psują humor po prostu. No i trzecia rzecz tutaj w tej całej kwestii to jest to, że pokazujemy, proszę Państwa, obcokrajowcowi, tak jak kiedyś Jam Sahib Digvijay Singh, taki Indus, Maharadża indyjski, który przechował ponad 1000 polskich dzieci w czasie II wojny światowej i po 1000, jeszcze w czasach komuny, nie postawiono mu żadnego pomnika, nie nazwano żadnego skweru, placu jego imienia, ale to było może wtedy na swój sposób zrozumiałe, no bo to były czasy komunistyczne, tak? Ale potem komuna się skończyła i nadal nikt go nie uhonorował. Dopiero jakiś czas temu, parę lat temu, to Krzysztof Iwanek, dzisiaj w Akademii Sztuki Wojennej, taki był pomysł, żeby na warszawskiej Ochocie zrobić taki skwer, już nie Jam Sahiba Digvijay Singh, bo to byłoby zbyt trudne do wymówienia, ale dobrego Maharadży. Taki skwer na warszawskiej Ochocie istnieje, ale zajęło też to, proszę Państwa, 20 parę lat, żeby coś takiego Polacy dostrzegli. Więc jest to bardzo mocny sygnał wysłany do wszystkich obcokrajowców. Drogi obcokrajowcu, jesteśmy tak nietrzeźwi w naszej ocenie, że o tobie zapomnimy, więc się nie staraj. Nie wiem, jak to będzie teraz z TVP World, ale tam zdaje się, oni zarabiają dobre pieniądze. Ale każdy obcokrajowiec, który będzie się angażował teraz w jakąś sprawę polską, no to musi się zastanowić pewnie ze dwa razy, bo jeżeli tak traktuje się królową Bonę, proszę Państwa, królową, która tak wiele nam dała i tak zmieniła jakby nasze to DNA, naszą tożsamość, przywożąc tyle rzeczy z Włoch,
I my po prostu w ten sposób się zachowujemy. I to jeszcze nawet Władimir Putin nas do tego nie mobilizuje, żeby tu zareagować jako 19 lat na to nie wystarczyło. No to jest to rzeczywiście, proszę Państwa, rzecz zastanawiająca. No i to tyle tych refleksji, ale ponieważ obiecałem Państwu komentarz, to teraz druga część i tutaj pola bitewne Ukrainy w 39 minucie 5 sekundzie, proszę Państwa. To już 186 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, proszę Państwa. I ciekawa sprawa, bo Francja i Niemcy opowiadają się przeciwko wprowadzeniu całkowitego zakazu wydawania wiz unijnych rosyjskim obywatelom. Wspólne stanowisko w tej sprawie zostało zawarte w liście do ministrów spraw zagranicznych państw Unii, którzy spotkają się we wtorek na nieformalnym posiedzeniu w Pradze. Zostało właśnie zawarte w tym liście. Niemcy i Francja stwierdziły, że powinno się nadal wydawać wizy obywatelom Rosji niezwiązanym z rządem, zwłaszcza studentom, artystom, naukowcom i specjalistom. No i cóż to oznacza? Proszę Państwa, oznacza to, że będzie istniał spór o to, co jest business as usual. Andrzej Duda grzmiał już kilkukrotnie w Kijowie, że nie będzie powrotu do business as usual, ale ambasador Rosji w Polsce, do którego znieważenia jakby Polska też doprowadziła, bo w ogóle nie reagowała, kiedy on był oblewany farbą i tam napastowany przez jakichś przypadkowych przychodniów, podobno Ukraińców, no to on mówi, że to nie Andrzej Duda będzie o tym decydował, tak? No być może właśnie Francja i Niemcy będą o tym decydować. Pytanie, jak zareagują tutaj inne kraje. I co to oznacza powrót do business as usual? Czy to oznacza w ogóle już zakup, czy w ogóle zablokowanie business as usual? Czy to oznacza zablokowanie zakupu surowców? Czy w ogóle zablokowanie wszelkich kontaktów? No jeśli chodzi o zablokowanie wszelkich kontaktów, to tu Francja i Niemcy się temu sprzeciwiają oraz studenci, artyści, naukowcy i specjaliści powinni dalej podróżować do Unii Europejskiej. No nie wiem, właśnie, proszę Państwa, no nie, może dać pół roku, jak chcecie, to opuszczajcie Rosję i przez pół roku, tak? Kto chce, to po prostu, ale po pół roku już no nie utrzymujemy kontaktu, tak? jeżeli te sankcje miałyby być dolegliwe. No tutaj będzie się, proszę Państwa, ten jakby zakres tego business as usual decydował, czy też zakres tych sankcji. A tymczasem szefowa niemieckiego MSZ, bo to jest bardzo ważne, że ona w dzisiejszym wywiadzie dla dziennika Bild mówi, że wojna może trwać latami i zapewnia, że w razie potrzeby Niemcy będą również przez lata wspierać Ukrainę zarówno finansowo, jak i militarnie. Więc ja będę nagrywał komentarze przez 50 lat do końca tej wojny albo swojego, a Niemcy w tym czasie będą wspierać zarówno finansowo, jak i militarnie Ukrainę. Dlatego, że Annalena Baerbock mówi, niestety musimy wyjść z założenia, że Ukraina latem przyszłego roku nadal będzie potrzebowała nowej ciężkiej broni od swoich sojuszników. Jednocześnie przypomniała, że Ukraina broni także naszej wolności. Broni także naszej wolności. Wspieramy ją finansowo i militarnie i tak długo, jak będzie to konieczne, ale też jesteśmy, tego już nie powiedziała Annalena Baerbock, ale też jesteśmy za tym, żeby Rosjanie swobodnie sobie mogli podróżować do Unii Europejskiej, jeśli nie są przedstawicielami rządu, jeśli są poetami, jeśli są naukowcami, inżynierami, studentami albo specjalistami w jakiejś dziedzinie, no to wtedy niech podróżują. No przecież oni w rządzie nie pracują, bezpośrednio przynajmniej. No właśnie, zobaczymy, proszę Państwa, jak to się będzie kształtować, bo będzie trwał ten spór o te definicje. Wydaje mi się, że młode pokolenie jest zdecydowanie tutaj po stronie Annaleny Baerbock, żebyśmy mówili właśnie jednym głosem, właśnie takim jak tutaj, mniej więcej, podobnie takim jak tu przedstawiłem. Norwegia przyłącza się, proszę Państwa, przyłączyła się do 7 pakietu sankcji przeciw Rosji wprowadzonego przez Unię Europejską 21 lipca. O tym w sobotę poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii. Od początku inwazji na Ukrainę Rosja rzuciła do walki około 160 tysięcy wojskowych, nie licząc Gwardii Narodowej, tak zwanej Rosgwardii. O tym poinformował w sobotę przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego, w skrócie HUR, Wadym Skibicki, cytowany przez Suspilne. Jak dodał, Rosja planuje w najbliższym czasie zmobilizować kolejnych 90 tysięcy żołnierzy. W ocenie przedstawiciela HUR rosyjska armia doświadcza problemów z kompletowaniem jednostek wojskowych. Znamy też już listę, proszę Państwa, która ma odwiedzić zaporowską elektrownię atomową. Znajduje się na niej dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Mariano Grossi oraz 13 innych ekspertów z krajów w większości neutralnych. Na liście nie znaleźli się eksperci z USA i Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy znalazł się ktoś z Polski, bo nie wiem, czy my jesteśmy uznawani za państwo neutralne. Właśnie nie sprawdziłem dokładnie tej listy, przyznam się, 13 ekspertów
No jestem ciekaw Państwa opinii na ten temat. Tymczasem Dell zaprzestaje wszelkich operacji na terenie Rosji. Ogłosił, że całkowicie wycofa się z tego kraju po zamknięciu swoich biur w połowie sierpnia. Był głównym dostawcą serwerów w Federacji Rosyjskiej. To zobaczymy, przez kogo zostanie teraz zastąpiony. Czy przez jakąś lokalną firmę, czy chińską. Skąd te technologie teraz się pojawią w Federacji Rosyjskiej. A tymczasem dowództwo operacyjne Ukrainy Południe podało, że w sobotę zginęło 35 rosyjskich żołnierzy, zniszczyła też została jedna haubica, system samobieżnych moździerzy Nona oraz 9 pojazdów opancerzonych. Według Instytutu Badań nad Wojną rosyjskie studiów wojennych, często tutaj cytowanego, rosyjskie kierownictwo wojskowe może przechodzić do nowej fazy mobilizacji w centralnej Rosji, ponieważ najprawdopodobniej wyczerpało już pulę potencjalnych rekrutów w bardziej peryferyjnych regionach. Bataliony ochotnicze wchodzące w skład rosyjskiego 3. Korpusu Armijnego prawdopodobnie zostaną rozmieszczone w Ukrainie w doraźnie utworzonych jednostkach w celu wznowienia działań ofensywnych, najpewniej w okolicach Doniecka i na froncie południowym, piszą analitycy Instytutu Studiów nad Wojną. Jak informuje ukraiński kanał 24, Rosja usuwa z Syrii swoje systemy obrony przeciwlotniczej, które można wykorzystać do wojny w Ukrainie. Sam się zastanawiałem ostatnio w swoim komentarzu, no dlaczego, co się dzieje, że Rosja jeszcze jest w Syrii. No ale to okazuje się, że już się tam stamtąd pakuje i przenosi na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę wieczorem przy okazji obchodów Święta Lotnictwa w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych podziękował pilotom, a także wszystkim tym, którzy pomagają ukraińskiemu lotnictwu wojskowemu wykonywać misje bojowe. Prezydent w wieczornej odezwie do narodu przypomniał, że Rosja liczyła na zniszczenie ukraińskiego lotnictwa w pierwszych godzinach inwazji. Zełenski zaznaczył, że mimo że rosyjski najeźdźca starał się zrealizować ten całkowicie szalony cel, to siły powietrzne Ukrainy jednak przetrwały i od pierwszego dnia inwazji z honorem wykonywały misje bojowe. Ukraiński lider po raz kolejny podkreślił, że walka o wolność i niepodległość kraju może się udać tylko tym razem. To wspólne zadanie, wspólny rezultat, który osiąga się dzięki sile i solidarności wszystkich, którzy cenią wolność i którzy nie tolerują tyranii. Wolność zawsze zwycięża, powiedział prezydent. No proszę Państwa, przyznam szczerze, że narażę się tutaj Państwu, ale widzę, że Ukraińcy idą inną drogą jednak trochę niż Polska, bo oni idą drogą postpolityczną. Naprawdę robią ogromne postępy i to mówię również w kontekście krajów globalnego południa. Zostali przyciśnięci przez Rosję, złapani, można powiedzieć tak kolokwialnie i nieładnie, ale mówimy tak czasem w języku polskim. Zostali złapani za twarz i po prostu nie mają innego wyjścia, jeśli chcą się konfrontować z imperium i powstrzymywać je, to wchodzą na inny poziom w ogóle polityki, nie tej postpolitycznej, sondażowej, wizerunkowej. I widzę, że robią ogromny postęp, więc jeżeli ta wojna trochę potrwa, a widać, że trochę potrwa, to Ukraina będzie zupełnie na innym poziomie myślenia, zupełnie innym poziomie elit politycznych niż my. No my będziemy bardziej na pewno rozwinięci artystycznie, chociaż też mam co do tego wątpliwości, bo te piosenki, które gramy na gitarach, one cały czas są te same. To też tu nawet moglibyśmy, uważam, zrobić artystycznie przynajmniej jakiś większy postęp. Natomiast politycznie Ukraina go robi. To taka refleksja, no nie wiem, nie chcę już Państwu psuć niedzieli, ale polecam uwadze, żebyście też zwrócili na to uwagę i może będziecie mieli inne opinie, może nie zgadzacie się z tym, ale myślę, że warto to przemyśleć. Tymczasem w Rosji rozszerzają się potężne pożary lasów. Jak przyznają władze, część z nich to wynik akcji sabotażystów. Sama Rosja o tym mówi. Czyli daje twarz Ukrainie jakby, no że są w stanie po prostu przeprowadzać dywersje. Możliwość ich rozprzestrzeniania zaniepokoiła również Białoruś, proszę Państwa. Pożary dotknęły okolic Pskowa, Ryazania, Republiki Komi, poinformował ukraiński kanał 24. Rosyjska stacja Mir-24 poinformowała o 3 ofiarach pożarów. A tymczasem, proszę Państwa, śmiejcie się, kiedy mówię o schorowanym Władimirze Putinie, a ukraiński wywiad wojskowy potwierdza napływające zewsząd pogłoski o tym, że Władimir Putin jest chory. Przedstawiciel wywiadu Wadym Skibicki poinformował w sobotę, że stan rosyjskiego prezydenta jest skomplikowany. Dodał jednak, że błędem byłoby sądzić, że ten czynnik będzie wpływał na przebieg wojny przeciwko Ukrainie. No to jest taka wojna wywiadów, no ujawniają różne rzeczy, teraz no nie wiadomo tak do końca, co tutaj jest prawdą, no ale to już Państwo sami wyciągacie wnioski z tego. Ja tylko tutaj zwracam czasami na uwagę na pewne rzeczy w sposób subiektywny, bo
Państwo pewnie macie jakieś inne priorytety i inaczej byście na inne rzeczy pewnie byście zwracali uwagę. No ale trudno nie zwrócić uwagę na Kadyrowa. Zwrócili na to uwagę czeczeńscy ochotnicy, którzy walczą po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją i mówią, że Kadyrow to zdrajca naszego narodu. Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uznała wiernego Kremlowi przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa za podejrzanego w sprawie zbrodni na Ukrainie, a on z kolei już poprosił Władimira Putina, żeby już pomógł mu, czy właściwie żeby mu pozwolił rozprawić się z Ukrainą i wszystkimi wrogami Federacji Rosyjskiej, że to już za długo trwa i że on już nie wytrzymuje, że jest niecierpliwy, żeby po prostu już Władimir Putin wydał tylko jeden rozkaz, bo on już nie może się go doczekać. No ciekawa sprawa, czy również nie może się doczekać tego Aleksander Łukaszenka, bo on jakby taki chętny chyba jak Ramzan Kadyrow, żeby realizować agendę Imperium Rosyjskiego, chyba nie był, ale teraz znowu grozi Polsce. Stwierdził, że białoruskie bombowce SU-24 mogą przenosić broń jądrową i powiedział, co się stanie, gdy sytuacja z Polską się zaostrzy. W Polsce przecież nie każdy jest szaleńcem. Andrzej Duda może oszalał jego zdaniem, tak mówił Aleksander Łukaszenka, ale wojsko nie jest głupie. Wie, że może być reakcja. To oznacza natychmiastową bombę atomową z terenu Białorusi. Jak rozumiem, żadne śmigłowce ani samoloty ich nie uratują, jeśli zdecydują się na zaostrzenie sytuacji. Grozi Łukaszenka, próbując właśnie doprowadzić do jakiejś deeskalacji, ale znając, proszę Państwa, Polaków, myślę, że chyba Łukaszenka też sobie z tego zdaje sprawę, to dojdzie do eskalacji jeszcze większej, ale to może jest mu na rękę, bo on wtedy pokaże, no zobaczcie, no jeszcze jestem po stronie imperium, jak się Polacy denerwują, no jednak po prostu, no działam, jestem tutaj aktywny. A tymczasem, proszę Państwa, kilkudziesięciokilometrowe już przenosimy się trochę w stronę Polski. W 50 minucie, proszę Państwa, jesteśmy już w Polsce, a tutaj kilkudziesięciokilometrowe kolejki, bójki między kierowcami, przytrzymywanie pustych ciężarówek oraz opuszczałość polskich celników. Główne problemy, na które skarżą się polscy przewoźnicy, którzy wożą pomoc humanitarną dla Ukrainy. Domagają się od polskich władz rozwiązania sytuacji. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, w grę wchodzi nawet całkowita blokada przejść granicznych. Rusza także akcja Zbroimy Ukrainę. Organizatorzy chcą kupić helikoptery do ewakuacji rannych żołnierzy. Po wielkim sukcesie polskiej zbiórki na dron Bayraktar dla Ukrainy, no nie wiem jaki to sukces, no bo proszę Państwa, no, kupić 1, 2 czy 3 drony, no to jest taki wielki sukces. Naprawdę uważacie, że to zmieni sytuację na froncie? Czy, no poza oczywiście, rozumiem, że to jest ta ekspresja tego no, poczucia niesprawiedliwości, jakaś aktywność, żeby temu zaradzić, ale czy to naprawdę tak się wygrywa wojny? No, teraz grupa wolontariuszy zbiera pieniądze na sprzęt dla ukraińskiego wojska i będą to helikoptery do ewakuacji rannych żołnierzy. To, no to jest akurat, uważam, że no bo można uratować kogoś dzięki temu, że taki helikopter powstanie. No Bayraktarem podobno też można było tam zbierać informacje, nie tylko strzelać. To obecnie największa zrzutka tego typu w Polsce. Każdy może się włączyć do akcji, by pomóc jak najszybciej zakończyć tę wojnę. No i proszę Państwa, wydarzenia gospodarcze. Nadchodzący kryzys energetyczny jest gorszy niż wielu przedstawicieli branży publicznie przyznaje i o wiele bardziej niebezpieczny niż przyznaje rząd. Problemem są nie tylko szybujące ceny energii, ale nawet same dostawy. Bloomberg zwraca uwagę na niepewność, która panuje na europejskim rynku energii. Jak możemy przeczytać, zapewnienie światła tej zimy będzie o wiele trudniejsze niż przyznają to europejskie rządy. No nie no, chyba na to się nie umawialiśmy. Miało być zimno, chłodno, ale okazuje się, że może jeszcze nie być światła. Bloomberg zwraca uwagę, że już teraz odbiorcy energii w Europie znajdują się w niekomfortowej sytuacji. Brytyjscy konsumenci niedawno dowiedzieli się, że ze względu na podniesienie ustawowego maksimum ich rachunki od października mogą wzrosnąć nawet o 80%. Brytyjczycy mają okazję śledzić pracę sektora energetycznego na żywo. Osoby zarządzające krajową siecią energetyczną i dostawcy co tydzień spotykają się na transmitowanych w internecie telekonferencjach. I teraz niezależnie od obecnego kryzysu energetycznego Unia Europejska konsekwentnie zmierza do ograniczenia stosowania nawozów sztucznych. Napięta sytuacja na tym rynku tylko utwierdza komisję w przekonaniu, że warto odchodzić od tych substancji. Polscy rolnicy mocno sprzeciwiają się takiemu pomysłowi w obawie przed spadkiem produkcji. No teraz to jeszcze jakoś będzie. Jestem ciekaw, jak wyjdą te przyszłoroczne plony, kiedy już tych nawozów stosować się nie będzie, albo ich w ogóle nie będzie tych nawozów, albo będzie ich znacznie mniejsza ilość, albo będą znacznie droższe. No jestem bardzo ciekaw tutaj zdania rolników, którzy również, przedsiębiorców rolnych, którzy oglądają ten
kanał. Proszę Państwa, w związku z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym, wciąż utrzymującą się inflacją, konsumenci coraz uważniej oglądają każdą złotówkę przed wydaniem. Przedstawiciele poszczególnych branż zdradzają nam, na czym oszczędzają Polacy, pisze Business Insider. Jak dodaje, klienci rezygnują z żywności ekologicznej. Taki to paradoks, proszę Państwa. Polacy rezygnują z żywności ekologicznej, coraz częściej wybierają tańsze odpowiedniki spod znaku marki własnej. Wśród najpopularniejszych kategorii pozostają podstawowe artykuły żywnościowe niezbędne dla gospodarstwa domowego. Obserwujemy zmniejszenie skali zakupów produktów bio, co odzwierciedla trend na całym rynku, natomiast nie widać w sklepach spadku zainteresowania pozostałymi artykułami spożywczymi z segmentu premium. No, okazuje się, że najszybciej Polacy rezygnują z bio produktów. Wśród produktów, które trafiają do koszyków naszych klientów, rośnie udział artykułów marki własnej. Klienci wybierają produkty z logo supermarketu, również ze względu na dobrą jakość i przystępną cenę. Z założenia te produkty są o 20-30% tańsze od markowych odpowiedników. A tymczasem katastrofa Odry. No, nie możemy od tego uciec. Boomer zaprzecza, że wyciek substancji ropochodnej to według Wód Polskich efekt jego prac. Wody Polskie o to oskarżają Boomer. A Onet ma tajną notatkę sporządzoną na potrzeby kierownictwa Wód Polskich w związku z trwającym od marca zanieczyszczeniem kanału Gliwickiego. I ze wstępnych ustaleń wynika, że przedmiotowy wyciek substancji ropochodnej ma związek z rękawem sorpcyjnym i przegrodą założoną na wyżej wymienionym wylocie przez pracowników zakładu Boomer Łabędy. Czytamy w niej. Rękawy sorpcyjne stosowane są przede wszystkim jako zabezpieczenie miejsc, w których już dochodziło do wycieków olejów i chemikaliów. No, będziemy teraz publicznie się nad tym, proszę Państwa, zastanawiać. Wygląda na to jeszcze przez jakiś czas i troszkę, no, będzie to ciekawa debata pewnie, ale już może zostawmy to, bo tymczasem Polska kupuje czarne pantery, ale nie chodzi o zwierzęta, tylko o jedne z najlepszych czołgów świata. Polska armia otrzyma nowoczesne koreańskie czołgi K2 Czarna Pantera oraz równie groźne haubice K9 Piorun. No i proszę Państwa, bagatela, $6 miliardów za to zapłacimy. A więc, proszę Państwa, no tutaj niezwykle skuteczny koreański przemysł zbrojeniowy. Pytanie, czy te $6 miliardów może można było coś samemu wyprodukować, bo te kraby się ostatnio chyba dobrze sprawdzały, no ale to skończyło się dymisją szefa polskiej grupy zbrojeniowej, który zdaje się miał duży udział przy konstruowaniu tych krabów. No i zobaczymy, jak w takim razie teraz będą sprawować się czarne pantery, no i czy będzie w ogóle konieczność ich, mam nadzieję, po pierwsze to mam nadzieję, że nie będzie konieczność ich użycia, no ale, ale to są jednak sprzęt, który dysponuje, konstrukcje, które dysponują sporymi wydarzeniami. Proszę Państwa, wiele państw Unii Europejskiej otrzymało już pierwsze środki w ramach krajowych planów odbudowy, a Polska jeszcze nie złożyła nawet wniosku o te płatności. To komplikuje realizację projektów zapisanych w KPO, ale nie oznacza jeszcze, że zostaną one porzucone. Rozwiązaniem problemu, choć tylko chwilowym, może być prefinansowanie tych projektów środkami krajowymi na przedsięwzięcia w KPO. Zaplanowane w KPO może trafić w tym roku 6 miliardów, a w przyszłym 15 miliardów złotych. No ale myśmy się już zadłużyli jako Unia Europejska i nadal nie możemy tych pieniędzy dostać. To trochę słaby interes, proszę Państwa, chociaż podobno, no jak w Polsce się pewne rzeczy zmienią, no to może dostaniemy wtedy te pieniądze. No ale taki deal, powiedziałbym, trochę kontrowersyjny. No, przedstawiciele wielu branż, od spożywczej po motoryzacyjną, biją na alarm. Brakuje dwutlenku węgla i suchego lodu. Wszystko spowodowano wstrzymania produkcji przez duże koncerny chemiczne. Większość producentów suchego lodu przyznaje, że kończą się zapasy i zaraz stanie produkcja. Mówią o potężnym chaosie. Ci, którzy zabezpieczyli się dostawami z zagranicy, nie kryją, że telefony z zamówieniami dzwonią bez przerwy. Są tacy, co próbują wykorzystać sytuację i podnoszą ceny kilkukrotnie. A nauczyciele rozpoczynający swoją karierę w tym zawodzie od 1 września w tym roku, czyli już w przyszłym tygodniu, zarobią więcej, proszę Państwa. Rozporządzenie podnoszące ich płace zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Na razie nie będą mogli, pozostali nauczyciele nie będą mogli liczyć na podwyżki. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 120% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Obecnie średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 100% kwoty bazowej, a nauczyciela kontraktowego 111%. No nie wiem, czy to przyciągnie nowe osoby do zawodu, proszę Państwa, który trzeba docenić, Nie wiem, czy nauczyciele jeszcze mają czas oglądać ten kanał, ale to jest coś, może, czego ja może w swoim życiu żałuję, bo może już, nie wiem, na razie jeszcze nie kończę z nagrywaniem komentarzy, a nie kończę z własnym życiem, chociaż jestem już, można powiedzieć, zawodowym emerytem w Polsce, jeśli chodzi o pracę
taką no, ekspercką, chociaż nie komentatorską. Natomiast powiem szczerze, że doświadczenie z kulturą Azji pokazało, że coś, czego najbardziej żałuję, to może to, że tak bardzo niedoceniana jest praca nauczyciela w Polsce. I te ostatnie 30 lat no, pogłębiło tą sytuację i to był duży błąd, no, o czym się przekonujemy już teraz i będziemy przekonywać, myślę, że w najbliższych latach. Gdybym mógł coś w życiu zmienić, bo pewnie jakieś rzeczy, że jednak w życiu czasami chciałby człowiek zmienić. Myślę, że to jest jedna z nich. I nie mówię tu o poziomie krajowym, tylko, bo tu nie jestem jakimś megalomanem, który chciałby sam o tym decydować, ale takim swoim własnym. Że sam tego może nie do końca ten szacunek, proszę Państwa, okazywałem, a miałem ku temu więcej okazji i to wraz z wiekiem, doświadczeniem tym azjatyckim i wiekiem to przekonanie we mnie rośnie. No i proszę Państwa, i na tym byśmy zakończyli 28 dzień, komentarz dotyczący 28 dnia sierpnia roku polskiego, roku pamiętnego 2022. Raz jeszcze dziękuję za to wsparcie z całego świata, z całej Polski, czy to na Patronite, czy poprzez tradycyjne przelewy. Bardzo Państwu dziękuję. Uczyniliście mnie komentatorem, sługą cyfrowej siczy, na której prawie codziennie się widujemy i za to wielkie dzięki. Życzę, tak jak zawsze, wielkiej wyobraźni i wielkiego zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach, obiektywizmu i dystansu, na ile to możliwe. Mam nadzieję, że dzisiaj nie byłem zbyt obiektywny, ani zbyt mało obiektywny, ani zbyt obiektywny, tylko że ten balans i ten dystans właśnie i obiektywizm, i balans tutaj udało się znaleźć właściwy. No i cóż, nie wiem, czy łapki, czy subskrypcje, czy chcecie Państwo naciskać jakieś guziczki, dzwoneczki. Komentarze będą ukazywać się każdego dnia i zapraszam do ich oglądania. No i cóż, polecam seminarium, polecam książki, polecam naukę języków obcych, azjatyckich również, tak jak zawsze. No i dziękuję za wszystko. To był 28 dzień sierpnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfel, kłaniam się do usług. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do zobaczenia.